Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj rozmawiamy o rozwiązaniach, które proponuje rząd pod wpływem matek dzieci, mediów, sondaży, a nie rzeczywistej strategii polityki prorodzinnej obok bezrobocia, jednych z najważniejszych tematów dzisiejszego kraju. Dlaczego nie wydłużycie urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni obligatoryjnego urlopu, tak jak proponowało Prawo i Sprawiedliwość? Dlaczego wysokość całości okresu zasiłkowego nie może być wynosić 100%, które byłoby dobrym rozwiązaniem? Jedną z opinii do projektów było, że obecne rozwiązania pogorszą status kobiet na rynku pracy. Ja uważam odwrotnie, ale proszę o uzasadnienie i stosunek ministra do tego stwierdzenia. Rozwiązania te dotyczą tylko połowy dzieci, a dlaczego dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS nie będą miały takich rozwiązań? Ile dzieci więcej będzie się rodziło dzięki tym rozwiązaniom, które proponuje rząd, i to bym prosił o symulację pisemną w 2014, 2015 i tak dalej. Według mnie zwiększy to niewiele przyrost urodzeń dzieci. Potrzebne są rozwiązania, aby w Polsce rodziło się 600-700 tysięcy dzieci rocznie, a nie ponad 300 tysięcy rocznie, bo obecnie jesteśmy na 212 miejscu na 222 kraje świata, a bez dzieci nie będzie przyszłości kraju. Jakie inne rozwiązania prorodzinne będzie proponował rząd, aby zwiększyć znacząco liczbę urodzeń? Czy pan minister ma wizję polityki prorodzinnej i to na 10, 20, 30 lat? Bo na razie wizji rządu PO-PSL brak. Rządu, który rządzi nieszczęśnie dla naszej ojczyzny już 6 lat. Dziękuję bardzo.